z tej strony Tiff. No, ze mną nie ma Billa, ale jest Dynia. Tak, i dzisiaj jest Halloween. No i dzisiaj z okazji Halloween będziemy sobie robić takie fajne dynie. Robi się nią bardzo łatwo. Żeby zrobić, potrzebny nam będą nóż, na pewno, garnek, świeczka, niestety my nie mieliśmy innej, i łyżka. No i coś jak zapałka czy zapalniczka do odpalenia tej świeczki. No i pokażemy wam krok po kroku, jak zrobić taką dynię. Myślę, że to może być fajne, bo widziałem, że dużo osób dynię po prostu markerem rysuje. No, lepiej wygląda, jak one są wycięte i w środku są świeczki. Także dzisiaj pokażę wam, jak to zrobić. Najpierw musimy obciąć, o tak, tutaj, dookoła. Dobra, ja to zrobię. Ty może zrób cięcie. No dobra, no i gdy już to zrobiliśmy, to otwieramy tą dynię. No i wychodzi nam nieprzyjemne coś takiego. No i przyznajcie, no raczej tak nie możemy dać takiej dyni, nie? No i teraz chyba najtrudniejsze zadanie. Trzeba to wszystko zrzucić do tego garnka. I to może być takie trochę, powiedziałbym, że takie trudne. Ja wam to pokażę, jak to się robi. No, to można zamknąć rzeczywiście tą dynię. Jeżeli ktoś chce jakieś większe wzory robić, to polecam też sobie zaznaczyć markerem, gdzie musisz wycinać, ale to potem, jeszcze potem do tego przejdziemy. No a teraz, patrzcie, trzeba to brać łyżką, no i zrzucać to wszystko do tego garnka, także my to zrobimy i widzimy się za chwilę. No dobra, wydrążyliśmy tą dynię i wygląda w środku to tak. Może nie jest jakieś idealne, ale no, jak chcecie, możecie lepszą zrobić. No a z tej dyni zostało tyle, także dużo. Ja to odstawię na ziemię. No i co? Zostało nam tylko wyciąć. No nie, no znowu mi to wpadło. No to zostało nam tylko wyciąć. No a to ja będę może wycinał tutaj, albo nie, no będę przed kamerą. Najpierw trzeba tutaj, ja zrobię taką klasyczną dość dynię. Kurczę, nóż mi wlazł. Zobaczcie, no nie, no znowu mi to wpadło. No dobra, ściągnąłem sobie tą pokrywkę. No i patrzcie, tniemy tutaj, żeby to koniecznie musi przejść na wylot. I tutaj, o, no i wypadło. Okej, no to robimy drugie. No dobra. Aha, no trzeba tutaj zrobić trochę dalej. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? No dobra, no to ja już wytnę chyba do siebie, bo nie chcę się też skaleczyć. No dobra, robię to drugie oko. Okej, wycięte. O! Patrzcie! Fajnie, nie? No myślę, że bardzo. Rozciągnąłem tam te dynie. Trochę mamy tu bałagan. No, trudno. No i teraz możemy zrobić jakąś fajną buzię. No i to może już być coś. Na tym możemy zrobić coś fajnego. Patrzcie, ja zrobię coś takiego. Ja tu zrobię takie ząbki. I to może być fajne. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Nie wiem, czy w ogóle mi to wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to będziemy musieli skorzystać z innej dyni. Czyli będziemy też musieli jechać do sklepu, bo innej dyni nie mamy. No dobra. Robimy
No i tutaj, ja zrobiłem te zęby, nie wiem czy to będzie widać, a i teraz wytnę dookoła taki jakby uśmiech, czy coś takiego. Wycinamy, to może też nie być takie łatwe, ale no dobra. No zobaczymy. Okej, wydaje mi się, że wyciąłem. Nie wiem, wypychamy, próbujemy? Nie, jeszcze. Trzeba gdzieś to dociąć. Myślę, że to trzeba dociągnąć na dole gdzieś, ale no, nie mam pewności. Dobra, wypychamy. Dobra, teraz pójdzie. Kurczę. Dobra, trzeba jeszcze tutaj te ząbki. No, nie zapomnijcie w ogóle o łapce w górze oraz subskrypcji na tym kanale, bo chyba tego nie mówiłam dzisiaj akurat. Kurczę, trzeba to wyciągnąć. Okej, dobra, wyszło. Wow! No i proszę Państwa... czekajcie... No i proszę Państwa, tak! Prezentuje się moja dynia. Zrobiłem ją w ile minut? Dwie? Pięć. Pięć? No, dobra. Może pięć, może dwie. Tego nie wiem. Co tam jest w ogóle? Co? Jeszcze świeczka. A, no tak. No trzeba wziąć jeszcze świeczkę, czyli musimy schodzić po coś do zapalania. No i tak wygląda nasza dynia po skończeniu i daje naprawdę fajne światło, na przykład tutaj spyszka. O nie. No dobra, tak wygląda nasza dynia. No, prezentuje się naprawdę fajnie, myślę, i myślę, że jest lepsza niż taka narysowana, bo narysowane to na przykład nie świecą w ciemności, ani nic takiego, a ta ma dobrą rzecz. No, nie wiedziałem co powiedzieć. No dobra, no to włączamy światło. No dobra, no to teraz możemy już zmuchnąć naszą świeczkę, jak jest po Halloween. No. No i chyba to będzie wszystko w tym odcinku, taki krótki tutorial, jak zrobić bardzo fajną dynię. No to w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górze, a jeżeli na kanał Wam się podoba, nie zapomnijcie także o subskrypcji. No, a my się widzimy w kolejnym filmie, trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy Was serdecznie, pa pa, pa pa!